Zacznijmy od samego początku. W miejscowości Arcie, razem ze swoją rodziną, mieszkał Guglielmo Mollicone. Żyli dosyć skromnie, ale radzili sobie jak tylko mogli. Sąsiadką Mollicone była Bernarda di Folco. Piękna, młoda dziewczyna o długich czarnych włosach. Gdy zbliżało się lato, dziewczyna zajmowała się swoimi młodszymi braćmi. Do jej obowiązków należało dbanie o dom oraz przygotowanie posiłków dla całej rodziny. W wieku 2 lat Bernarda straciła mamę, która przegrała walkę z rakiem. Od tamtej pory w szeregi rodziny wkroczyła nowa macocha dziewczynki, która nigdy nie ukrywała niechęci w stosunku do niej. Dziewczyna była bardzo pracowita i macocha wykorzystywała to od samego początku. Kobieta robiła wszystko, by Bernarda jak najszybciej opuściła ich dom rodzinny. Sugerowała jej, żeby poszła do zakonu, bo tam jest jej miejsce. Robiła to w bardzo wyrafinowany sposób, dając młodej kobiecie do zrozumienia, że nie chce jej w domu. Bernarda często podglądała Guglielma, kiedy wychodził z domu. Chłopak bardzo jej się spodobał. Nie ukrywała fascynacji w stosunku do niego. Guglielmo nigdy nie interesował się Bernardą, natomiast zaczął się z nią spotykać tylko i wyłącznie po to, aby poznać koleżankę Bernardy, która wpadła mu w oko. Koniec końców, dwójkę młodych połączyło żywe uczucie. Guglielmo, gdy poznał Bernardę, ważył zaledwie 48 kilo. Było to spowodowane anoreksją. Dzięki wsparciu Bernardy, chłopak bardzo szybko wygrał walkę z chorobą. Można powiedzieć, że ta piękna, długowłosa dziewczyna miała leczniczy wpływ na młodego Guglielma. Po 3 latach związku, 19-letnia Bernarda i 23-letni Guglielmo pobrali się w kościele Santa Maria Adolorata na ulicy Manfredi. Młode małżeństwo na początku bardzo biedowało. Każdy najmniejszy grosz odkładali. Rodzice Bernardy zostawili jej w spadku stary domek, który wymagał generalnego remontu. Guglielmo był ambitny. Skończył szkołę średnią i dążył do tego, by ukończyć studia. Po wielu wysiłkach udało mu się zostać nauczycielem w przedszkolu, a w wolnym czasie udzielał korepetycji. W końcu życie rodziny Mollicone zaczęło się powoli układać. Bardzo szybko młode małżeństwo powołało do życia malutką Consuelo. Bernarda nie miała dzieciństwa. Cały swój czas poświęcała służąc innym, dlatego bardzo się cieszyła, że mogła dać malutkiej córeczce lepszą przyszłość. Pewnego dnia Guglielmo wpadł na pomysł, aby otworzyć sklep z artykułami szkolno-biurowymi w samym centrum Arcie. Bernarda bardzo wspierała swojego męża, tak więc pomysł doszedł do realizacji. Sklep miał około 60 metrów kwadratowych, także jak na tamtejsze warunki był dosyć duży. Rano przychodziła do pracy Bernarda, a po południu Guglielmo. Powolutku interes zaczął się rozkręcać. Zainteresowanie było spore, szczególnie we wrześniu, kiedy wszyscy przygotowywali się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Na Guglielma wszyscy wołali nauczycielu. Mężczyzna cieszył się dobrą sławą, był bardzo rozpoznawalny. Po 10 latach para nie planowała kolejnych dzieci, lecz ich regularne życie przerwała kolejna ciąża. 18 listopada 1983 roku przyszła na świat malutka dziewczynka, której nadano piękne imię – Serena. Taka ciekawostka. Serena w języku włoskim oznacza pogodna, spokojna. I taka właśnie była Serena w swoim późniejszym życiu. Bardzo szybko regularne życie rodziny zostało lekko zaburzone. Od samego początku Bernarda czuła jakieś zdystansowanie do nowonarodzonej Sereny. To Guglielmo zazwyczaj wstawał w nocy do płaczącej dziewczynki, co skutkowało tym, że relacja między ojcem a córką była bardzo bliska. Bernarda starała się nie dawać odczuć Serenie tego, że była bardziej przywiązana do Consuelo. Niestety, ale był bardzo widoczny podział pomiędzy Guglielmem i Serenę oraz Bernardę i Consuelo. Serena była bardzo spokojna, a zarazem lekko ekstrowertyczna. A Consuelo była bardziej zamknięta w sobie, nie zdradzała zbyt wiele, jeśli chodzi o emocje, które jej towarzyszyły. Rodzinne życie zostało w pewnym momencie zakłócone przez przyrodnich braci Bernardy, którzy po latach rozścili sobie prawo do posiadłości odziedziczonej po ojcu Bernardy. Pewnego razu doszło niemalże do rękoczynu. Bernarda została zwyzywana przez mężczyzn, którzy rzucili się na nią jak sępy. Po tym smutnym wydarzeniu, bardzo raniącym Bernardę,
Kobieta zaczęła bardzo podupadać na zdrowiu. Zaczęło się wszystko od niewinnego kaszlu, który od razu był kojarzony z przeziębieniem. Kaszel z czasem się nasilał. Bernarda zaczęła powoli mieć poważne problemy z oddychaniem. Zlecono badania, a po przedstawieniu wyników świat Guglielma stanął w miejscu. Podejrzewano najgorsze, lecz dla pewności lekarz rodziny zlecił dodatkowe badania płuc, na których zauważono niepokojące zmiany. Te kilka dni, w których małżeństwo oczekiwało na wynik, trwały w nieskończoność. Nadszedł oczekiwany dzień. Po otwarciu koperty spełnił się najgorszy koszmar Guglielma. Na lewym płucu jego żony wykryto raka złośliwego. Szybko rozpoczęto bardzo mocną chemioterapię. Bernarda z dnia na dzień była w coraz gorszym stanie. Serena, będąc malutką dziewczynką, nie była niczego świadoma. Natomiast Consuelo wiedziała o wszystkim, lecz starała się nie uzewnętrzniać bólu i cierpienia. Tygodnie mijały, a leczenie nie dawało żadnych efektów. Dlatego Guglielmo zdecydował się, aby przewieźć żonę do specjalistycznego szpitala w Lyonie. Tak naprawdę była to ich ostatnia deska ratunku. Dla Bernardy było to strasznie trudne doświadczenie. Była sama w obcym kraju. Niestety mąż nie mógł zostać z nią długo, ponieważ miał na głowie prowadzenie sklepu i utrzymanie dwóch córek. Ból i tęsknota z dnia na dzień była coraz większa. Również nie było widać efektów. Dlatego lekarze zlecili mniej inwazyjną terapię, już we Włoszech, gdzie Bernarda mogła ze swoją rodziną spędzić ostatnie chwile. 17 listopada 1988 roku Bernarda umarła we włoskim szpitalu. Niestety nie udało jej się uratować. Kobieta umarła dzień przed 6 urodzinami Sereny. Od tej pory co piątek Guglielmo aż po dziś dzień zanosi kwiaty na grób zmarłej żony. Życie rodziny zmieniło się o 180 stopni. Od tamtego momentu rozpoczął się nowy rozdział w życiu Guglielma i Consuelo, przepełniony bólem i goryczą. Serena była malutka, dlatego wbrew pozorom przeżyła tą tragedię najlepiej ze wszystkich. Samotny ojciec robił wszystko, by obdarzyć Consuelo tą samą miłością co Serenę. Zdecydował, żeby zorganizować komunię Sereny w tym samym lokalu co niegdyś Consueli. Niestety, Consuelo zamknęła się w sobie przed ojcem. Pomimo jego starań, nie udało się Guglielmu skrócić dystansu, który był pomiędzy nimi. Consuelo udało się ukończyć studia o profilu nauczycielskim. Tym samym poszła w kierunku ojca, który tak naprawdę przymusił niegdyś córkę do wyboru tego, a nie innego profilu. Guglielmo zasugerował starszej córce, by wyjechała na północ Włoch, gdzie było dużo więcej ofert pracy. Mężczyzna to robił z troski. Sprawę ułatwiał fakt, że w Como znajdowała się ciocia Consuelo, co pozwoliło kobiecie wyjechać w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Niestety w Consuelo z czasem narodziło się przeświadczenie, że ojciec chciał się jej po prostu pozbyć. I widząc bliską relację Sereny z Guglielmo, wzbudziła się w niej nuta zazdrości. Serena była bardzo pogodną i ciepłą dziewczyną. Od najmłodszych lat cechowała ją miłość do zwierząt, szczególnie tych najbardziej pokrzywdzonych. Była wolontariuszką fundacji zajmującej się ochroną zwierząt. Jedna sytuacja osobiście bardzo mnie dotknęła. Serena przez miesiące zbierała pieniądze po to, aby kupić sobie wymarzoną koszulę, którą sobie upatrzyła. Gdy wreszcie udało jej się nazbierać odpowiednią sumę, udała się do sklepu po zakup odzieży. W drodze po zakupy napotkała małego, opuszczonego szczeniaczka, który był w bardzo kiepskim stanie. Bez chwili zastanowienia Serena wzięła szczeniaczka i zawiozła go do weterynarza, wydając wszystkie oszczędności, które miała. Często bywało tak, że Serena przygarniała bezdomne psy, a następnie szukała chętnych osób do opieki nad nimi. Niewątpliwie dziewczyna miała ogromne serce dla ludzi i zwierząt. Serena w swoim życiu miała 3 chłopaków. Manola, Toniego i Angela. Były to ulotne historie miłosne, młodzieńcze zauroczenia, które każdy z nas doświadczył. Pierwsza i jak się okaże najpoważniejsza relacja powstała z Michaelem Fioretti. Był to nowy chłopak Sereny, który mieszkał w sąsiedniej wiosce, która graniczyła z Arcie. Chłopak był starszy od Sereny o 6 lat, lecz różnica wieku nie była odczuwalna. Para dogadywała się bardzo dobrze. Serena była bardzo aktywna fizycznie,
uczęszczała do szkoły nauki pływania oraz lubiła spotykać się z ludźmi. Tak naprawdę miała różnych znajomych, nie ograniczała się tylko i wyłącznie do jednego kręgu. Zdarzało się, że miała kolegów, którzy sprzedawali narkotyki lub sami je zażywali. Serena była ogromną przeciwniczką i często nie podzielała opinii innych w tym temacie. W 2001 roku w Arcie był ogromny problem związany z branżą narkotykową. Różne substancje były przywożone i sprzedawane miejscowej młodzieży. Tak naprawdę każdy mógł mieć dostęp do wszelkiego rodzaju substancji psychoaktywnych. 28 maja 2001 roku odbyło się wydarzenie świąteczne, podczas którego Serena, będąc w towarzystwie jej przyjaciółki Franceski, krytykuje ostro pewną grupę jej znajomych, w której był syn komendanta, miejscowych karabinierów. Jak się okazało w późniejszych rozmowach, które odbyła z ojcem, syn komendanta, czyli Marco M., handlował narkotykami i za każdym razem był kryty przez swojego ojca, co pozwalało mu swobodnie dealować nielegalnymi substancjami. Serena nie mogła znieść tej niesprawiedliwości i cierpienia, które dotykało ludzi uzależnionych od twardych narkotyków. Głośno mówiła o swoich poglądach na ten temat. Guglielmo uspokajał dziewczynę, mówiąc jej, że nie ma na to wpływu. Lecz w dziewczynie rosło pragnienie, by pójść na komendę i zgłosić sprawę Marka M., co zapewne upokorzyłoby komendanta. W środę 31 maja odbyła się lokalna impreza organizowana przez miasteczko. Serena próbowała dodzwonić się do swojego chłopaka, lecz bez skutku. Przez 2 lata dogadywali się bardzo dobrze, ale ostatnimi czasy mieli gorsze momenty. Przez to, że Michaela nie odbierał, Serena zrezygnowała z wyjścia i spędziła wieczór przed telewizorem. Następnego dnia miała sporo załatwień, także poszła w miarę wcześnie spać. Czekała ją poranna wizyta u lekarza. Później musiała pojechać na uczelnię, wydrukować okładkę do pracy licencjackiej, a po południu miała wizytę u dentysty, u którego miała skonsultować wyniki porannych badań. Jest 1 czerwca 2001 roku. Serena wstaje wcześnie, ubiera czarne spodnie do kolan, czerwoną koszulkę w kwiatki, czarne buty i zielony sweterek w białe paski. Dziewczyna wychodzi z domu, udaje się na przystanek po to, aby dostać się do szpitala. W autobusie spotyka 2 przyjaciółki, które jadą w kierunku uczelni. Młode kobiety zamieniają kilka słów. Serena oświadcza im, że zobaczył się później na uniwersytecie. Teraz ma wizytę i musi wysiąść po drodze. Niestety Serenie nie udało się odebrać wyników rentgenu od razu po badaniu, ponieważ nie było lekarza, który musiał podpisać badanie. Pielęgniarka powiedziała, że dziewczyna musi odebrać wyniki kilka godzin później, co ewidentnie pokrzyżowało jej plany. Jest godzina 9:30. Kiedy Serena wychodzi ze szpitala, udaje się na ulicę Napoli i zaczyna łapać stopa. Po drugiej stronie widzi swojego kolegę Gina, który czekał na autobus w kierunku uczelni. Młodzi zdążyli się jedynie przywitać, ponieważ autobus Gina nadjechał. Po badaniu dziewczyna miała jechać prosto na uczelnię, po to, aby wydrukować pracę. Dlaczego Serena łapała stopa w przeciwnym kierunku? Co się stało, że chciała wrócić do Arcie? Niestety, nie dowiemy się już tego nigdy. Od tamtej pory, aż do dziś, dziewczyna nie wróciła do domu. W pierwszym momencie ojciec był zdziwiony, że córka nie pojawiła się na obiedzie. Nigdy jej się to nie zdarzało. Lecz Guglielmo uznał, że prawdopodobnie Serena ma dużo załatwień, dlatego też nie odbiera telefonów. O godzinie 14:30 do Guglielma dzwoni Michaele. Ojciec Sereny był zdziwiony tym telefonem, ponieważ nigdy za bardzo z nim nie rozmawiał. Nie mieli nigdy dobrego kontaktu. Michaele pyta o Serenę, ponieważ nie pojawiła się na wizycie u dentystki, na którą była z nim umówiona. Tutaj w głowie Guglielma zapaliła się pierwsza lampka, lecz mężczyzna bardzo szybko stwierdził, że prawdopodobnie Serena nie zjawiła się na wizycie, żeby uniknąć spotkania z Michaelem, z którym ostatnimi czasy nie najlepiej jej się układało. Po obiedzie ojciec wrócił do sklepu, gdzie do późnego wieczoru ciężko pracował. W trakcie dnia zadzwonił do chłopaka Sereny z nadzieją, że ma dobre wieści. Telefon dziewczyny był już wyłączony. Guglielmo wykorzystał okazję i zapytał chłopaka, czemu dzień wcześniej Michaele nie odebrał telefonu od jego córki. Na co chłopak odpowiedział: nie odebrałem, bo bolały mnie zęby. Guglielmo nie chciał wchodzić w polemikę, lecz uznał, że to po prostu jeden wielki kit. Dowiedział się, że chłopak przejechał 10 km na rowerze w poszukiwaniu Sereny.
gdzie przed komisariatem spotkał lokalnego ćpuna Fabia, który także pytał o to, czy widział Serenę. Lecz nikt nic nie widział. Gdy Guglielmo wrócił do domu, szybko udał się do pokoju Sereny, aby zobaczyć, czy jest w domu. Lecz niestety, pokój okazał się pusty. Mężczyzna o zaginięciu dziewczyny zawiadomił szwagra. Poprosił go o to, aby obdzwonił lokalne szpitale, a w międzyczasie Guglielmo udał się na uczelnię. Niestety tam jej nie znalazł. Zdesperowany mężczyzna jeździł i szukał jej w promieniu 30 km. Po niepowodzeniu sytuacja zmusiła go do tego, aby zgłosić sprawę na policję. Przed 24 ojciec dziewczyny dzwoni do dzwonka komisariatu. Zazwyczaj nocne dyżury były pełnione przez karabinierów z Ponte Corno. Lecz tym razem, dziwnym trafem, zjawił się w mgnieniu oka komendant oddziału w Arcie, Franco M., który od razu poznał Guglielma, ponieważ mężczyzna udzielał jego dzieciom korepetycji w szkole podstawowej. Komendant Franco jest ojcem kolegi Sereny o imieniu Marco, o którym dziewczyna wypowiadała się źle i którego podejrzewała o handel narkotykami. Po zgłoszeniu zaginięcia poszukiwania trwały do samego rana. Ku zdziwieniu Guglielma, po powrocie z poszukiwań zastał przed domem ponownie komendanta Franka. Komendant Franco poprosił ojca o możliwość wejścia do pokoju Sereny w celu znalezienia czegoś, co umożliwiłoby złapanie tropu. Guglielmo, będąc zmęczony, pozwolił policjantowi na podjęcie czynności. Po wyjściu z mieszkania Franco miał w ręce kilka przedmiotów osobistych Sereny. Najdziwniejszy był fakt, że nie został sporządzony żaden raport, protokół formalizujący odbiór przedmiotów osobistych Sereny. Dodatkowo dziwne było to, że jeszcze tej samej nocy Franco zjawił się w jego domu, zazwyczaj dopiero po kilkunastu godzinach zaczynają być podjęte pierwsze czynności. W tym wypadku reakcja była natychmiastowa. W sobotę ruszyły ponownie poszukiwania, w których uczestniczyli Michaele, chłopak i najbliżsi dziewczyny. W pewnym momencie Michaele zauważa patrol policyjny, zbliża się do nich i pyta, czy widzieli czasem Serenę. Odpowiedź funkcjonariuszy bardzo zdziwiła chłopaka. Oni o niczym nie wiedzieli. Dzień wcześniej komendant policji wykazał spore zainteresowanie sprawą, a nie poinformował lokalnych patroli o sytuacji związanej z zaginięciem dziewczyny. Po całym dniu poszukiwań Guglielmo wrócił do domu i przespał się chwilę, albowiem był na nogach od 48 godzin. W sobotę była burza, co utrudniło poszukiwania, lecz przeczesano wszystkie możliwe tereny. W międzyczasie pojawiły się pierwsze zeznania świadków. Właścicielka baru w miejscowości Chiopetelle stwierdziła, że widziała Serenę w piątek z trzema chłopakami w samochodzie marki Lancia Y, którzy zatrzymali się na chwilę, żeby zapalić papierosy. Kobieta była pewna, że w samochodzie znajdowała się Serena. Inny świadek był blacharzem samochodowym. Widział Serenę około 9:30, jak szarpała się z jakimś blondynem w okolicach baru, po czym wsiadła do czerwonego auta. Świadek, czyli Carmine, był pasażerem samochodu, który prowadził jego kolega z pracy. Niestety, kierowca nic nie zauważył. Następnego dnia grupa ochotników przeszukała zalesione tereny, mieszczące się w pobliżu Via Casilina, niedaleko baru. Była tam długa ścieżka, która prowadziła w głąb lasu. Na samym końcu było śmietnisko, na którym ludzie zostawili wszelkiego rodzaju sprzęty elektroniczne. Dzień wcześniej teren został przeszukany przez policję. W pewnym momencie wolontariusz Toni dokonuje makabrycznego odkrycia. Znajduje w krzakach ludzkie ciało. Zwłoki były przykryte liśćmi oraz gałęziami. Ewidentnie ktoś chciał je ukryć. Ofiara miała na głowie zawiązaną reklamówkę oraz związane nogi i ręce metalowymi drutami, a następnie taśmą. Po krótkiej chwili zawiadomiono wszystkie służby i niestety, jak się okazało później, zwłoki należały do Sereny Molicone. Guglielmo, kiedy zjawił się na miejscu, rzucił się zrozpaczony na ziemię. Mężczyzna kilka lat wcześniej stracił swoją żonę, a teraz ukochaną córeczkę. Lekarz sądowy, który wykonał autopsję, stwierdził, że druty oraz taśma były niesamowicie precyzyjnie owinięte wokół nadgarstków i nóg, co wskazywało na to, że ktoś musiał mieć sporo czasu na dokładne owinięcie. Nie mógł tego zrobić w akcie spontanicznej agresji. Ciało było zimne i sztywne, w stanie rozkładu.
znaleziono 2-centymetrowe larwy na ciele dziewczyny. Autopsja wykazała, że dziewczyna została uderzona w lewy łuk brwiowy narzędziem o płaskim kształcie i solidnej strukturze. Okazało się, że przyczyną śmierci nie było uderzenie. Dziewczyna prawdopodobnie zemdlała, po czym została uduszona. Serena nie została zgwałcona. Nie został jednoznacznie określony sposób działania sprawcy, ale jedno jest pewne. Gdyby dziewczyna w porę została odnaleziona, można by było ją uratować. Skarpetki dziewczyny nie były mokre. Formacja na terenie sugerowała, że ciało zostało tam przewiezione i jak wiadomo nie leżało na miejscu zbrodni przez ostatnie 2 dni, ponieważ w sobotę szalała burza. Sprawa jest bardzo tajemnicza. W Arcie nigdy nikogo nie zamordowano, a tu nagle ktoś porywa się na życie 18-letniej dziewczyny, która nikomu niczym nie zawiniła, a następnie porzuca ciało w tak brutalny sposób. Śledztwo ruszyło pełną parą. Przeszukano ponownie pokój Sereny i znaleziono bardzo dziwny pakunek. W woreczku w szafce był widoczny worek haszyszu. Było to bardzo dziwne, ponieważ dziewczyna nigdy nie posiadała narkotyków. Sama była przeciwniczką tych substancji, więc skąd pojawiły się w jej pokoju? Ponadto znaleziono w szafce telefon dziewczyny, którego ojciec ani szwagier wcześniej nie widział w tym miejscu. Na telefonie nie odnaleziono żadnych linii papilarnych, co oznacza, że telefon został dokładnie wyczyszczony. Jak wiadomo, w piątek w pokoju dziewczyny był komendant Franco. Dlaczego nie zauważył narkotyków i telefonu? Są tutaj 2 hipotezy. Albo podrzucono te substancje wraz z telefonem po to, aby zmylić trop śledczych, albo dziewczyna przetrzymywała haszysz dla kogoś innego. Co według ciebie jest bardziej prawdopodobne? Wykluczono morderstwo rytualne. Nie było żadnych przesłanek ani poszlak, ażeby stwierdzić, że to jakaś sekta popełniła brutalny czyn. Jeśli chodzi o Carmine, który rzekomo widział dziewczynę, nie był w stanie opisać, w co była ubrana dziewczyna w momencie zaginięcia. W pewnym momencie mężczyzna zmienił zeznania i stwierdził, że osoba, którą widział, była to ćpunka o imieniu Ilena. Dlaczego mężczyzna nagle zmienił wersję? Jak się okazało, Ilenia miała alibi na tamten poranek. Kilka miesięcy po morderstwie komendant Franco M. został przeniesiony do innej miejscowości. Skąd ta decyzja? Dlaczego człowiek, który od samego początku zajmował się tą sprawą, został nagle od niej odsunięty? Specjalny wydział do wykrywania przestępców zaczął szczegółowo analizować wszystkie ślady w lesie. Znaleziono liczne ślady DNA, między innymi na pracy licencjackiej Sereny, którą miała ze sobą, na taśmie owiniętej wokół ciała, na przesuwanych śmieciach, na papierosie i chusteczkach znalezionych blisko ciała. Uwagę śledczych zwróciło dziwne zachowanie Carmine, jego gubienie się w zeznaniach oraz nagłe zdementowanie plotek, jakoby znał Serenę osobiście. Jak się okazało, mężczyzna kłamał, ponieważ zdarzyło mu się kilka razy podwieźć dziewczynę autostopem. Carmine został pierwszym podejrzanym w sprawie. 6 lutego 2003 roku zostaje aresztowany. Jak się okazuje, mężczyzna często korzystał z usług seksualnych Ileni, miejscowej ćpunki, właśnie przy wjeździe do alejki, gdzie znaleziono martwą Serenę. Dlatego został głównym podejrzanym w sprawie. Mężczyzna miał dziwaczne zachowania. Udało mi się dotrzeć do źródeł, z których wynikałoby, że Carmine był bajkopisarzem. Wymyślał różne historie, uwielbiał być w centrum uwagi. W sprawie został przesłuchany także komendant Franco, który na większość pytań odpowiadał – nie pamiętam. To wzbudziło spore podejrzenia w Guglielmo, ponieważ to on od samego początku zajmował się zaginięciem jego córki. Carmine miał częściowe alibi, które zapewniał mu kolega z pracy, lecz mężczyzna stwierdził, że w pewnym momencie facet opuścił warsztat na godzinę. Nie chciałabym za dużo czasu poświęcać tym 2 mężczyznom, ponieważ strasznie kręcili. Ewidentnie mylili się w zeznaniach, byli mocno spanikowani. Ale tak jak widzisz, Carmine był idealnym podejrzanym. Słabe alibi, widział dziewczynę 150 metrów od miejsca znalezienia zwłok. W 2006 roku, 6 października, podejrzany o zabójstwo Carmine zostaje uniewinniony. Żadne ślady DNA nie pasowały do mężczyzny. Ponadto stwierdzono, że facet miał skłonności narcystyczne, także jego udział w zabójstwie uznano za mało wiarygodny. Wydawałoby się, że śledztwo stanęło w miejscu,
ale w pewnym momencie nastąpił nagły zwrot akcji. Policjant Santino Tuzzi zgłosił się, by zeznawać. W dniu zaginięcia dziewczyny pełnił dyżur i zeznał, że widział Serenę na komendzie. Około 10:30 zadzwoniła do dzwonka. Chciała zgłosić kogoś na policję. Następnie policjant kazał dziewczynie zgłosić się do komendanta na górne piętro. Mundurowy stwierdził także, że pełnił dyżur do 14:30 i nie widział, aby dziewczyna schodziła z góry. Zapytany o to, dlaczego nie zeznał tego w zeznaniach, odpowiedział, że kazano mu milczeć, ponieważ te zeznania skierowałyby śledztwo na fałszywe tropy. Przez lata mężczyzna ukrywał prawdę. Gryzło go sumienie, więc stwierdził, że wyjawi prawdę. Jak się okazało potem, Lancia Y, którą widziała właścicielka baru, należała do syna komendanta, Marka M. Lecz kobieta po spotkaniu z komendantem nagle zmieniła zeznania. Kilka dni później, nad stawem, w okolicy Arcie, znaleziono martwego Santino Tuzzi w jego własnym samochodzie. Stwierdzono, że popełnił samobójstwo. Wiele wskazywało jednak na to, że niekoniecznie policjant sam sobie odebrał życie. Córka policjanta twierdziła, że tata na pewno zostawiłby list rodzinie. Tego dnia był w dobrym humorze i miał plany na wieczór. Na miejscu rzekomego samobójstwa kilka rzeczy się nie zgadzało. Drzwi od pasażera były otwarte. Po co Santino miałby w ogóle je otwierać? Pistolet, którym rzekomo postrzelił sobie klatkę, leżał na siedzeniu pasażera, także w bardzo nietypowym położeniu. Jak myślisz, czy to przypadek, że kilka dni po zeznaniach ginie świadek? Ruszyły kolejne badania. Tym razem eksperci ponownie badali materiały, które znaleziono na ciele Sereny. Na zwłokach kobiety zidentyfikowano pewien rodzaj grzybów, które nie rosły w lesie, gdzie odnaleziono młodą dziewczynę. To świadczyło o tym, że jej ciało zostało przetransportowane do lasu. Pobrano DNA byłemu chłopakowi, komendantowi Franco, jemu synowi i kilku innym funkcjonariuszom. Niestety, nie były kompatybilne ze śladami znalezionymi na ciele Sereny. Pobrano setki DNA, lecz żadne nie należało do śladów znalezionych na taśmach. Guglielmo przez lata starał się dowieść prawdy. W książce, którą czytałam na ten temat, jest wywiad z mężczyzną, który ma swoją hipotezę. Twierdzi, że na komisariacie brakowało jednych drzwi, a przed wejściem do pomieszczenia, o którym mowa, rozlano kwas, jakby ktoś chciał usunąć pewne ślady. Według Guglielma z nienanych powodów Serena próbowała złapać stopa do Arcie. Zgarnął ją syn komendanta Marco wraz z kolegami. Po drodze zatrzymali się w barze. Dojeżdżając do Arcie, wybuchła kłótnia między nią a Marco, albowiem dziewczyna wiedziała, że chłopak zajmuje się dealerką. Serena po jakimś czasie spędzonym w Arcie zdecydowała, żeby zgłosić to na komendę. Po wejściu na górę prawdopodobnie spotkała komendanta Franka wraz z jego synem Markiem, którzy po usłyszeniu zgłoszenia Sereny dopuścili się fizycznej agresji. Uderzono głową dziewczyny o drzwi, które następnie zostały zdjęte. Z tego względu, że Franco miał spore doświadczenie w śledztwach, usunął wszelkie ślady DNA Sereny. Tak naprawdę nie wiadomo, czy inni policjanci byli w tamtym czasie na komisariacie, także prawdopodobne jest to, że Franco zdjął z ciała dziewczyny swoje i syna DNA, a następnie zlecił komuś pozbycie się ciała. Za komisariatem był opuszczony budynek, gdzie według Guglielma zatrzymano na dwie noce zwłoki dziewczyny. Ekipa komendanta Franka, usłyszawszy zeznania bajkopisarza Carmine, stwierdzili, że podrzucą ciało w tamte okolice po to, żeby mężczyzna stał się głównym podejrzanym w sprawie. Guglielma doszły słuchy, że podpowiedziano Carmine, w co była ubrana Serena, po to, żeby w swojej niewiedzy mężczyzna urzeczywistnił swoje zeznania. W 2016 roku ekipa RIS di Parma, czyli specjalistyczna grupa zajmująca się badaniem śladów na miejscach zbrodni, wkracza do komisariatu. Na drugim piętrze znajdują zarekwirowane drzwi, które były przez lata przechowywane u jednego z policjantów. Według komendanta dziura obecna na drzwiach powstała na skutek uderzenia jego pięści po kłótni z synem, lecz jego syn nie potwierdził tej wersji, a policjant ukrywający te drzwi stwierdził, że bał się, iż podczas jego dyżurów ktoś mógłby przenieść na niego koszta za wyrządzone szkody i dlatego je ukrył u siebie. Drzwi mają uszkodzenie na wysokości 154 cm. Te fakty zostały szybko połączone z tym, co stwierdzili lekarze. Prawdopodobnie Serena została uderzona o te drzwi.
Dziewczyna miała 1,55 m, także wysokość była kompatybilna. Na czaszce dziewczyny znaleziono substancję, która była obecna na drzwiach w komisariacie. Natomiast lekarz stwierdził, że ta substancja znajduje się na wielu przedmiotach, także nie można było stwierdzić stuprocentowej zgodności. Według zeznań sprzątaczki, pewnego razu żona komendanta kazała bardzo dokładnie posprzątać jedno pomieszczenie na drugim piętrze. Właśnie tam, gdzie prawdopodobnie doszło do tragedii. Jest to o tyle dziwne, ponieważ kobieta nigdy nie sprzątała tego miejsca, ponieważ nie był użytkowany. Ponadto tego dnia wręczono kobiecie specjalny płyn, którym miała umyć ten pokój. Przez lata mówiono, że Serena została zabita na komisariacie. Po zebraniu dowodów przez specjalistyczną ekipę połączono fakty i postawiono zarzuty Frankowi i jego synowi. Sprawa do dnia dzisiejszego nie została rozwiązana. Ojciec Sereny w 2019 roku przeżył zawał. Jest bardzo wyczerpanym i żądnym prawdy mężczyzną. W 2020 roku ruszył proces przeciwko komendantowi, żonie i ich synowi. Mężczyźni zorganizowali nawet konferencję prasową, gdzie głośno ogłosili swoją niewinność. Jak myślisz, czy mężczyźni zostaną skazani?